Była podstawowym źródłem informacji wielu Polaków. W tym momencie już pod zarządem niemieckim stała się gazetą propagandową. Witam Was w kolejnym odcinku przeglądu prasy z historii hiking. Dzisiaj mam dla Was coś absolutnie niezwykłego. Sam jestem bardzo podekscytowany, ponieważ przyszło chwilę temu dosłownie, chwilę temu odebrałem od kuriera. Bałem się, że, że nie zdąży do nas ta przesyłka dotrzeć. Otóż jest to wydanie gazety. Właściwie już można powiedzieć wojennej, nie przedwojennej, a wojennej. Gazety znanego już Wam kuriera ilustrowanego codziennego. Wyjątkowe, ponieważ. Jest to wydanie z 26 października 1939 roku. I jest to, kochani, ostatnie wydanie tej polskiej gazety, polskiego dziennika. Na pierwszej stronie znajduje się proklamacja generalnego gubernatora Hansa Franka w języku niemieckim, oczywiście, i niżej w języku polskim. Proklamacja gubernatora generalnego. Führer i kanclerz Rzeszy Niemieckiej Adolf Hitler powierzył mi rozporządzeniem z dnia 12 października 1939 roku z ważnością od 26 października 1939 roku władzę Guberni Generalnej na zajętych obszarach polskich. Z utworzeniem Guberni Generalnej obecnie po przeprowadzeniu wojskowego zabezpieczenia obszarów polskich w zakresie niemieckiego obszaru zainteresowań zakończony został epizod historyczny, za który odpowiedzialność ponosić muszą zarówno zaślepiona klika rządowa byłego kraju polskiego, jak i też obłudni podżegacze wojenni w Anglii. Oddziały armii niemieckiej przywróciły porządek na obszarach polskich. Ponowne zagrożenie pokoju europejskiego nieuzasadnionymi żądaniami tworu państwowego, które się więcej nie odnowi, powstałego ongi z Wesalskiego Traktatu Przemocy, zostało tym razem na zawsze usunięte. Polscy obywatele i obywatelki. Führer polecił mi jako gubernatorowi generalnemu dla zajętych obszarów polskich dbać w formie stanowczej o to, aby w przyszłości zapewniony był w tym kraju stan pokoju i aby się organicznie rozwinęły sąsiedzkie stosunki Polaków do potężnego mocarstwa światowego narodu niemieckiego. Życie Wasze prowadzić możecie nadal według wiernie zachowanych obyczajów. Waszą polską właściwość będzie Wam wolno zachować we wszystkich objawach społeczności. Jednakże kraj zniszczony doszczędnie zbrodniczą winą Waszych dotychczasowych władców wymaga najbardziej stanowczego organizacyjnego podciągnięcia Waszej wspólnej pracy. Uwolnieni od przymusu polityki awanturniczej waszej intelektualnej warstwy rządzącej pod potężną ochroną Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, spełniając powszechny obowiązek pracy, zrobicie dla tego celu to, co leży w waszych siłach. Pod sprawiedliwą władzą zapracuje każdy na swój chleb powszedni. Dla podżegaczy politycznych, hien gospodarczych i wyzyskiwaczy żydowskich nie będzie jednak miejsca w obszarze stojącym pod zwierzchnictwem niemieckim. Wszelkie próby oporu przeciwko wydanym rozporządzeniom oraz przeciwko spokojowi i porządkowi na obszarach polskich niszczone będą bezwzględną surowością za pomocą potężnego oręża Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Każdy podporządkujący się jednak sprawiedliwym zarządzeniom naszej Rzeszy, odpowiadającym w zupełności Waszym zwyczajom życiowym, spokojnie będzie mógł pracować. Zarządzenie nasze uwolni Was od wielu strasznych braków, nad którymi cierpieć musicie dziś jeszcze w następstwie niewiarygodnej gospodarki Waszych dotychczasowych władców. Podpisano gubernator generalny dla zajętych obszarów polskich, Frank. Jak wiemy z historii, była to nieprawda. Wiemy, że wcale, wcale Polakom nie żyło się tak dobrze pod, pod zarządem generalnego gubernatorstwa, które tak na marginesie nie miało podstaw prawnych. Do istnienia na okupowanych ziemiach polskich. Otwieramy tę gazetę, która, która była podstawowym źródłem informacji wielu Polaków. W tym momencie, już pod zarządem niemieckim, stała się gazetą propagandową. Już na drugiej stronie właściwie mamy artykuł o tym, że Anglia przywłaszcza sobie teraz i belgijskie złoto. Z każdego okrętu bierze małą próbę. Obce statki muszą zawijać do dwóch portów. Fala podwyżek płac w Anglii wzrasta. zarzenia stanu robotniczego, urzędowe dane statystyczne są zbyt niskie. Czyli już mamy informację o tym, że wszędzie na świecie jest źle jedynie w Rzeszy się powodzi. Zamieszanie na angielskim rynku żywnościowym. Zagranica poznała winę angielskich podżegaczy. Niemcy przyjęły wyzwanie Anglii. Echo z zagranicy o mowie Rimentropa. Dwa brytyjskie parowce zostały zatopione. Jak widzicie na celownik, propaganda niemiecka wzięła. Przede wszystkim Wielką Brytanię. Są też oczywiście dobre wiadomości. Dobre wiadomości pochodzą wyłącznie z Niemiec oraz od sojuszników niemieckich. Zmieniają nam się także reklamy. O reklamach w ogóle w gazetach przedwojennych, wojennych i powojennych zrobimy sobie osobny odcinek. Natomiast w tym wydaniu już nie mamy reklam pasty do zębów, nie mamy reklam butów. Mamy za to reklamę. Słownika, słownika polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego. Obie części razem w doskonałej płóciennej oprawie. Już społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że nie znając języka niemieckiego może być ciężko i e, też w rubryce z ogłoszeniami pojawia się mnóstwo ogłoszeń od ludzi, którzy nauczają języka niemieckiego. Floriańska55 pisze po niemiecku oferty podania prośby, ceniki, kosztorysy, sprawozdania, listy, handlowe, rachunki. Tłumaczy na niemiecki i załatwia wszelkie sprawy u władz. Podania do władz w języku niemieckim, tłumaczenia polsko-niemieckie, fachowo Kraków na Siennej 7. Ktoś takie ogłoszenie zamieścił. Jest cała rubryka w ogłoszeniach, zatytułowana Poszukiwanie się wzajemnie. Wajdowicz Zygmunt, kapitan obóz jeńców Kraków, Wrocławska, zawiadomi, żonę, wyłożenie listy Czerwony Krzyż Kraków. Albo Wegner Aleksander z Lublina, podporucznik rezerwy, znajduje się w obozie jeńców Kraków. Mazowiecka błaga krewnych, przyjaciół, znajomych wiadomości o żonie i dziecku. Albo Jadwiga Gadomska, poszukuje męża Andrzeja Gadomskiego, inżyniera, architekta podporóżnika rezerwy, który na początku wojny pełnił służbę kolejową w Białymstoku. Wiadomości proszę podawać. Władykowa Mieczysława, żona majora z Warszawy, mąż zdrów zgłosić się z dowodem osobistym. I tutaj mamy całą właściwie stronę takich ogłoszeń zwykłych ludzi, którzy próbują się odszukać, albo przekazać sobie dobrą wiadomość, że żyją, że są calni i zdrowi. Ostatnim akcentem tego ostatniego, wyjątkowo ośmiostronnicowego, przecież ilustrowany kurier codzienny miał bardzo wiele dodatków, miał bardzo, bardzo wiele stron. Ostatni numer, w, w zaledwie 8, zapewne większość artykułów nie przeszła cenzury niemieckiej. Ostatnim takim akcentem tego ostatniego historycznego, niezwykłego wydania jest pożegnanie redakcji, wydawnictwa i redakcji do naszych czytelników. Jak wynika z proklamacji opublikowanej na pierwszej stronie naszego dziennika minister Rzeszy Frank, który dekretem Ferrera i kanclerza Rzeszy został zamianowany generalnym gubernatorem obsadzonych polskich terytoriów, obejmuje z nim dzisiejszym rządy w generalnej guberni. Rozpoczyna się nowa epoka. W związku z objęciem rządów przez generalnego gubernatora i stosownie do wytworzonych nowych stosunków, z dniem dzisiejszym wstrzymuje się wydawanie ilustrowanego kuriera codziennego którego miejsce zastąpi Urzędowy Dziennik Informacyjny Goniec Krakowski. Ten nowy polski dziennik będzie podawał ogólne wiadomości, ale przede wszystkim będzie publikował wszystkie urzędowe obwieszczenia. Kronika miejscowa zostanie rozszerzona tak, że również w tej dziedzinie ludność będzie otrzymywała szybko wiarygodne, wiarygodne informacje. Jutro we wczesnych godzinach popołudniowych ukaże się numer pierwszy Gońca Krakowskiego, podpisano wydawnictwo i redakcja. I takim bardzo smutnym akcentem kończy się historia właściwie jednego z pierwszych, jeśli nie pierwszego dziennika ogólnopolskiego, wysokonakładowego dziennika wydawanego w Krakowie. Prosto z pałacu prasy przy Wielopolu. Niezwykłe wydanie, bardzo trudno było je zdobyć. Bardzo dziękuję panu, który zgodził się je odsprzedać. Ciekawie było zobaczyć, jak ta polska gazeta się kończy. Właściwie trudno mówić o, o polskim wydaniu, bo to już jest tak naprawdę wydanie no, w języku polskim, ale jednak niemieckie. Wydanie propagandy. Następnego dnia, zgodnie z zapowiedzią, gazeciarze roznosili, sprzedawali już, już goniec krakowski, czyli. Gazetę propagandową, redagowaną, wydawaną przez, przez generalne gubernatorstwo, właściwie. Jeśli zainteresował Was ten odcinek, zapraszam do poprzedniego naszego przeglądu prasy, którego być może jeszcze nie widzieliście. Przegląd prasy w każdą niedzielę. Zwykłe odcinki standardowe, te, które są trzonem, czyli takie w terenie z Łukaszem Kaskiem, oczywiście w każdy czwartek bez zmian. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Piszcie komentarze, co Was zainteresowało. Może zwróciliście uwagę na coś, na co ja nie zwróciłem uwagi w tym niezwykłym wydaniu. Zdjęcia tej gazety umieścimy na naszym Instagramie. Zachęcamy Was do jego obserwowania. Obserwujcie też proszę nasz Facebook, bo tam pojawia się dużo ciekawych informacji, ciekawostek historycznych. Zachęcamy Was do subskrybowania kanału, klikania łapkę w górę oczywiście i dzwonek, który przypomni Wam o naszych nowych odcinkach. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Kmielarczyk, Artur Hojecki, Radosław Depo, Remigiusz Golanowski, Gildorf K., Mirosław Kana, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski. Bartosz Łyżwa, Senau Militaria, Galica Production, Damian Ślemp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.